Do rzeczy. Rola emocji. Przypadek Phineasa Gage. Zanim przejdziemy do Phineasa Gage'a, zobaczmy, jaka była klasyczna wizja emocji, na przykład u Platona w Fajdrosie. Szanowni Państwo, emocje według Platona to jest coś, co utrudnia rozumowi działanie. Rozum musi powściągać emocje i pożądanie. Platon, jako pisarz posługujący się bardzo często metaforą, opowiada nam coś takiego, że rozum jest czymś w rodzaju jeźdźca rydwanu, jak Państwo widzą na tej pięknej rzeźbie. Rydwanu, który musi powściągać emocje i pożądanie. Zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj mamy dosyć osobliwe rozróżnienie między emocjami a pożądaniami. To rozróżnienie powinniśmy zapamiętać z tego powodu, że to jest, czy zwrócić na nie uwagę, bo samo w sobie nie jest ważne, ale ważne jest to, że mamy kategoryzację emocji, która odróżnia ją od pożądania, od chęci. Co by się wydawało, że to jest jakiś aspekt, może nie tyle sam wolitywny, ale może też i związany z jakimś rodzajem emocji, pragnienia. Czy to nie jest emocja? Dlaczego Platon klasyfikuje pożądanie coś jako odrębnego od emocji? To jest ciekawe pytanie, które nam od razu unaocznia to, że pojęcie emocja jest pojęciem dzisiaj potocznym. Potocznym, tak jak wiele innych pojęć mentalnych, którymi posługujemy się w życiu codziennym, ale być może podlegającym takiej samej krytyce, jak inne pojęcia zdroworozsądkowe, o których mówiłem już na wykładzie z psychologii potocznej. Psychologia potoczna zawiera również termin emocja oraz wiele terminów pokrewnych. Jak to odróżnić? Jaka klasyfikacja, jaki rodzaj uporządkowania tej terminologii jest słuszny? To wcale nie są wszystko rzeczy oczywiste. Niemniej powściągający rolę emocji, pożądań, rozum wydaje się może intuicyjny w kulturze europejskiej, na pewno głęboko zakorzeniony, ale czy jest wiarygodny? Zdaniem bardzo wielu badaczy, a w szczególności Antonia Damasia, absolutnie nie. Zapewne słyszeli Państwo o dziwnym przypadku Phineasa Gage'a, robotnika kolejowego, któremu pręt przebił czaszkę w 1848 roku. Tu mamy piękne obrazki pokazujące zarówno pręt, no dosyć solidny pręt, otwory w czaszce i sposób przejścia tego pręta. Wydawałoby się, że to może spowodować śmierć na miejscu. Tymczasem Gage po przejściu, no oczywiście pewnego leczenia, ponieważ nie sposób było mówić o tym, że nie można zatamować krwi, bo przecież to przeleciało przez to ciało obce, przez jego skórę. Tu trzeba było poddać się pewnej rekonwalescencji, ale wcale nie umarł. Przeżył. Co się zatem zmieniło u Gage'a? I czy w ogóle cokolwiek? Oczywiście pełna historia na ten temat jest bestsellerem Antonia Damasia, Płon Kartezjusza. Ja Państwu te lekturę polecam. Może to nie jest najgłębsza teoria filozoficzna na ten temat, ale na pewno lektura obowiązkowa i lektura też tak naprawdę przyjemna i ciekawa. Cóż zatem się stało z Gage'em? Gage radził sobie całkiem dobrze, jeśli chodzi o takie podstawowe parametry psychobiologiczne. Oddychał, był w stanie się poruszać, mowa jego była artykułowana i zupełnie sensowna. Zasadniczo wydawałoby się, że nic mu się nie stało, a jednak zmieniła mu się osobowość. Stał się irracjonalny, w tym sensie, że był impulsywny. Dowolny, ciekawy przedmiot, który przyciągnął jego uwagi, mógł go odciągnąć od jakiegoś długoterminowego celu. Kierował się na tym, co go akurat przykuło jego uwagę. Stał się antyspołeczny. Nie umiał doprowadzić jakichkolwiek planów do końca, więc nie mógł się wybrać na dłuższą przechadzkę po mieście, ponieważ po drodze mógł wpaść do pubu i zostać tam już na zawsze. Nigdy nie był w stanie powściągnąć czegoś takiego. Trochę tak jak bardzo małe dziecko. Trochę starsze dzieci mają swoje plany i potrafią je doprowadzić do wieku kilkunastu miesięcy, potrafią doprowadzić je do końca, wiedzą, w którą stronę chcą się zwrócić. Jeśli już się poruszają, to będą tam powracały, mimo że rodzice starają się odciągnąć jego uwagę. Tutaj Gage powrócił do etapu takiego naprawdę bardzo, bardzo wczesnego etapu, gdzie po prostu dowolne odwrócenie uwagi powoduje, że zmieniamy obiekt naszych zainteresowań i zmieniamy cele. Mamy tutaj pewną hipotezę lokalizacyjną, która jest dosyć oczywista z powodu tego, co się dzieje, co wiemy na temat tego, jak przeszedł ten pręt, uszkodzenie płatów czołowych. Przy pewnej irracjonalności, która można powiedzieć jest zachowana, bo mimo wszystko przy tym zmianie tych
planów w obecności jakichś interesujących bodźców, Gage cały czas jednak racjonalnie postępował, jeśli chciał się napić whisky. To nie wylewał sobie whisky na głowę, tylko pił to whisky, więc to wszystko było realizacja jego celu. Natomiast nie był w stanie długoterminowych celów przeprowadzać. Tutaj mamy znowu obrazek, jak to mianowicie miało przechodzić przez jego głowę. Damasio powiada, że to nam pokazuje jedną rzecz. Nie ma normalnej ludzkiej racjonalności, takiej typowej racjonalności dla człowieka bez emocji. I ten przypadek biednego robotnika kolejowego, który oczywiście potem już nie mógł pracować jako robotnik kolejowy i właściwie nie mógł pracować w żadnym zawodzie. Jego historia, jego życie to jest taka historia człowieka, który się coraz bardziej stacza. Z człowieka, który był lubiany, był obowiązkowy, był miły, staje się człowiekiem nieznośnym, impulsywnym i wyjątkowo pogrążającym się w odmętach jakiegoś rodzaju nałogów i hazardów. Czy jest to podręcznikowy przypadek racjonalnego podmiotu, ale racjonalnego w taki nieludzki sposób, w taki sposób bardzo ograniczony. Damasio twierdzi, że to tak naprawdę pokazuje nam, że podejmowanie długofalowych działań i ta długofalowość nie musi być naprawdę na ogromną skalę czasową, wymaga pewnej wrażliwości emocjonalnej. I ma hipotezę markera somatycznego, która jest taką ucieleśnioną hipotezą. Będziemy się zajmowali tego rodzaju teorią emocji na tym wykładzie właśnie, która ma powiedzieć, że dzięki temu, że odczuwamy pewne rzeczy, to nasza racjonalność funkcjonuje. Czyli jednym słowem Damasio i chcę pokazywać, że przypadek Gage'a jest kontrprzykładem dla tego, co się dzieje w emocjach ludzkich wobec tego, co twierdzi Platon. I żeby badać tego rodzaju zaburzenia emocjonalności i racjonalności przede wszystkim, zostało opracowane specyficzne zadanie, które jest nazwane Iowa Gambling Task. Zaprojektowali Antoine Béchara i Antonio Damasio właśnie, który tak naprawdę ten test jest bardzo trudny dla osób, które mają rozmaitego rodzaju lezje. Podobne do tego, co ma Gage. I w ogóle zaburzenie emocjonalne pewnego rodzaju. Tak naprawdę jest to test polegający na tym, że można wygrywać pewne rzeczy. To jest test, jak widać, na grę pewną, hazardową. I rzecz jest po prostu w tym, że pewne strategie będą przynosiły zdecydowanie wyższe zyski, to jest dosyć oczywiste, kiedy pozwolimy sobie na małą stratę czy odwleczenie pewnych efektów, a inne strategie będą powodowały pozornie wyższe zyski natychmiast, ale bardzo duże straty później. Oczywiście osoby, które mają zaburzenie racjonalności, będą wybierały te strategie, które prowadzą do pewnego rodzaju zaburzeń, do pewnego rodzaju strat na dłuższą metę. Mówiąc krótko, za pomocą tego testu możemy się przekonać, czy ktoś jest naprawdę racjonalny, czy też jest Phineasem Gage'em i ma problem z emocjami, które pozwalają nam uzyskiwać tego rodzaju długoterminowe efekty. Tyle jeśli chodzi o wagę emocji, do zrozumienia, co one czynią w naszym zachowaniu, jak one są kolosalnie istotne dla naszej racjonalności. Wiemy, że są ważne, wiemy, że są kolosalnie istotne. Filozofowie umysłu oczywiście się nimi też zajmują. To jest element współczesnego namysłu filozoficznego, nie tylko psychologicznego. I warto teraz się zająć najpierw pewnymi rozróżnieniami pojęciowymi, a potem w ogóle esencją. Czym są w ogóle te emocje?